Dobry wieczór, jest środa, 7 września, Cezary Adamski. Rozpoczynamy wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w programie będzie m.in. o bilecie całodobowym na miejskie autobusy. Wprowadzony z początkiem sierpnia okazał się w Zgierzu sporym sukcesem. Teraz już powoli tak ludzie zaczynają się bardziej interesować. Zapytamy także o to, czy koszmar Zgierzan może się powtórzyć. Władze Łodzi chcą wprowadzić na stałe zakaz wjazdu dla tirów. Do Łodzi, tak jak ja jadę do Józefowa do Łodzi, Józefu 70 mi pasuje jechać przez Zgierz. No i robi się ten problem. Szanujący się miłośnik kina doskonale zna Władysława Szejbala. Niewielu jest jednak takich, którzy potrafią w nim rozpoznać polskiego aktora. Nad Wisłą prawie nieznany, bo nie promowano go po tym, jak wyjechał z Polski Ludowej na zachód. Na emigracji stał się jednym z najlepszych fachowców specjalizujących się w odgrywaniu czarnych charakterów. Pamięć o tym wybitnym, urodzonym w Zgierzu artyście przywrócili radni, nazywając jego imieniem pasaż przy Starym Młynie. Władysław Szejbal to jeden z niewielu polskich aktorów, który z powodzeniem odnalazł się zarówno w europejskim, jak i amerykańskim przemyśle filmowym. Kinomanom na świecie znany jest jako Władek Szejbal. Międzynarodową sławę zdobył dzięki występom w filmach kinowych i serialach. Mało kto wie, że przyszedł na świat 5 lat po zakończeniu I wojny światowej właśnie w Zgierzu. Bodajże z Krakowa przywędrował tutaj, skończył chyba Akademię Ojciec Sztuk Pięknych w Wiedniu, w Krakowie studiował i przyjechał do pracy do szkoły, do Stasica. Był nauczycielem rysunków, to się tak wtedy nazywało, ale włączył się bardzo w prace samorządowe, był członkiem zarządu miasta, bardzo aktywnym, wiele pomysłów. Od połowy lat 50. Władysław Szejbal cieszył się renomą. Mówiono o nim jako o jednym z najzdolniejszych artystów w swojej dziedzinie. Przed emigracją zdołał wystąpić w dwóch ważnych polskich filmach. W Kanale Andrzeja Wajdy wcielił się w postać przeżywającego załamanie nerwowe kompozytora. W Trzech Kobietach Stanisława Różewicza zagrał z kolei gestapowca. Pierwsza z ról weszła do historii filmu polskiego. Do dziś wspominają ją krytycy i kinomani. Jednak sam Szejbal w latach 50. zdecydował się na wyjazd do Londynu, z którego nigdy do rodzinnego kraju nie powrócił. Teraz pamięć o nim może na nowo powrócić do Zgierza, dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców. Napisałem artykuł o Władysławie Szejbalu. Okazało się, że jest to aktor z jednej strony dosyć znany, bo występujący w filmach Andrzeja Wajdy, czy też w słynnej serii o Jamesie Bondzie, a przy okazji przegrzebywania internetu też okazało się, że on się tutaj w Zgierzu urodził. Co prawda tylko kilka lat mieszkał. Jego ojciec w pewnym momencie wyprowadził się do Krzemieńca, aczkolwiek sam Władysław Szejbal pamiętał o tym, gdzie się urodził. Zachował się taki fragment jego autobiografii, gdzie właśnie mówi, że w czasach wojennych do znajomych ze Zgierza się zwrócił tam o jakąś pomoc żywnościową właśnie związaną z jakimś tam przeżyciem wojennymi. Szejbal zainteresował mnie w pierwszej kolejności jako aktor, nie jako zgierzanin. Najpierw zainteresował mnie sposób jego gry, te przenikliwe spojrzenie, fakt, że z małych ról potrafił stworzyć kreacje, które zapadały w pamięć. Bardzo lubię kanał Andrzeja Wajdy, tam właśnie zapamiętałem jego rolę i w pewnym momencie bardzo się zdziwiłem, że ten aktor z jakiegoś powodu nie występował w późniejszych filmach. Zacząłem grzebać w internecie, okazało się, że on w 57 bodaj roku wyjechał na zachód, a przy okazji okazało się, że też że urodził się w Zgierzu. Dodam, że niedaleko tutaj, prawdopodobnie na placu Kilińskiego. Artykuł Kuby Niedzieli zainspirował zgierskich radnych, a w szczególności przewodniczącego Rady Miasta do tego, aby w sposób szczególny uczcić pamięć o tym wybitnym zgierzaninie. Docelowo to miejsce ma być taką mekką kultury w Zgierzu. Ma tu powstać nowoczesny ośrodek kultury. Myślę, że właśnie ulice, które będą w okolicy tworzone, pasaże, powinny mieć nazwiska znanych postaci związanych z kulturą i związanych jednocześnie ze Zgierzem. Jedną z takich postaci jest Władek Szejbal. No, mam też taki drugi pomysł, może nie wiem, czy już można zdradzać, ale chciałbym, żeby ten drugi pasaż, który tutaj dochodzi, nosił imię Macieja Kozłowskiego, też aktora i też związanego ze Zgierzem. Dzięki temu tak niezwykle zdolna i barwna postać Władysława Szejbala będzie wiecznie żywa i być może zyska taką popularność i uznanie, na jakie zasługuje od lat. 24-godzinne bilety na zgierskie autobusy weszły do obiegu 1 sierpnia.
Pasażerowie postulowali wprowadzenie takiego rozwiązania, by mogli taniej jeździć po mieście z przesiadkami bez konieczności kasowania kolejnych biletów w każdym pojeździe. Nowa taryfa spotkała się z, jak na tej wielkości miasto, dużym zainteresowaniem. A to najlepszy dowód na to, że kolejnym krokiem powinno być wprowadzenie wzorem Łodzi uprawniających do przesiadek biletów czasowych. Rafał Woźniak. To poproszę bilet dobowy. Tę prośbę o zakup czasowego biletu coraz częściej słychać w kioskowych okienkach. Co ciekawe, kupuje go zazwyczaj młodzież. W ostatnim miesiącu sprzedano w naszym mieście 800 takich 24-godzinnych biletów. To bardzo dużo w porównaniu z innymi miastami o podobnej wielkości. W porównywalnych miastach, kiedy analizowałam, w porównywalnych wielkością oczywiście do Zgierza, kiedy analizowałam, jak wygląda i cena i sprzedaż właśnie tych biletów, okazywało się, że częstokroć jest to po 80-70 sztuk miesięcznie. Czyli u nas w Zgierzu wyraźnie widać, że jest zapotrzebowanie na taką formułę. Bilet całodobowy opłaca się tym, którzy mają zamiar przesiadać się więcej niż 3 razy. Normalny bilet kosztuje 8 zł, natomiast ulgowy 4. Co ważne, można na nim przez całą dobę przesiadać się bez ograniczeń. Zainteresowanie było spore, aczkolwiek pytano, nie kupowano. Teraz już powoli tak ludzie zaczynają się bardziej interesować. Tak wiem, ponieważ na osiedlu w kiosku pani była tak miła, że ogłoszenie było. Że dobowy bilet? Dobowy bilet zgierski, tak jabłuckie były. Korzystała pani? Nie, proszę pana. Dla mnie karnet jest wystarczający i bardziej wygodny. Bardzo mało korzystam po terenie miasta. Chyba przydatny, jak ktoś częściej jeździ, to na pewno. Zgierzanie pytają, czy nie można pójść o krok dalej i wprowadzić innych biletów czasowych, na przykład 20 czy 40-minutowych. No to by się przydało, tak. Z przesiadkami. Dlatego, że jak jadę do mojej mamy, która mieszka przy szpitalu, a ja mieszkam w drugiej części miasta, to muszę kasować 2 bilety. Nadal będziemy tutaj tę sprawę monitorować i być może, gdy to okaże się, że ta tendencja utrzymuje się, będziemy myśleli jeszcze o jakiejś innej formule też biletu czasowego, ale to mówię, to po analizie, no, kilka miesięcy musimy poobserwować, jak ta sprawa wygląda. Dodatkowo od 1 sierpnia dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, a jest ich w Zgierzu około 90, mogą jeździć bezpłatnie komunikacją miejską. Te osoby, te dzieci nie muszą płacić za przejazd autobusem komunikacji miejskiej. Uchwała jest prawomocna, obowiązuje już od jakiegoś czasu, więc można jeździć. Konsultacje społeczne z mieszkańcami zaowocowały m.in. nową linią autobusową 7 czy właśnie biletami dobowymi. Będziemy zapewne jeszcze wracać do tych spraw i sprawdzać, czy rzeczywiście nowo wprowadzone zmiany przypadły do gustu zgierzanom. Koszmar zgierzan sprzed blisko roku może się powtórzyć. Po czasowym ograniczeniu wjazdu tirów do Łodzi związanym z remontami dróg, władze stolicy województwa chcą wrócić do tego pomysłu, lecz tym razem już na stałe. Co to będzie oznaczać dla okolicznych miast, nie trzeba chyba nikomu przypominać. Zgierski ratusz ponownie musiał podjąć walkę z zagrażającej naszym ulicom falą ciężarówek. Emila Okupska pytała, czy naprawdę jest się czego bać. Strajki, blokowanie ulic czy liczne petycje. Tak próbowali bronić swojego miasta Zgierza nie poprzednim razem, gdy władze sąsiadującej Łodzi wprowadziły zakaz wjazdu tirów powyżej 12 ton do swojego miasta, bo te z kolei do połowy listopada zeszłego roku rozjeżdżały nasze miasto. Niszcząc infrastrukturę drogową, zagrażając bezpieczeństwu pieszych, to również przez nie w całym mieście tworzyły się gigantyczne korki. Niestety, ten scenariusz może się powtórzyć, bo Łódź rozważa na nowo wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów o dużym tonażu. I być może tym samym kierowcy tirów znowu będą musieli przejeżdżać przez Zgierz. Ta wizja wcale im nie odpowiada, zwłaszcza przy obecnej sytuacji na zgierskich drogach. Wiele lepiej by się jeździło, gdyby były równiejsze drogi. A tak to ciężko? Tak to, no, pożal się Boże. No, przy takich drogach, jakie są, to jest tragedia. I ogólnie Zgierz w drogach, w godzinach szczytowych i ogólnie jest za ciasnym miastem na to, żeby w niego wjeżdżać. Mało, że tu nie ma żadnego przemysłu, a do Łodzi, tak jak ja jadę do Józefowa, do Łodzi, Józefu 70 mi pasuje jechać przez Zgierz. No i robi się ten problem. Widzi pani, jak się jeździ po zamykanej ulicy? Katastrofa. W tej chwili paskudnie, to na pewno. Przez ten objazd, sama pani widzi, jaki tam. To jest pół godziny teraz dostania w tym korku. A
Proszę powiedzieć, obwodnica by coś pomogła? No na pewno by to ułatwiło. Przecież wiadomo, teraz wszędzie są budowane obwodnice, na przykład obwodnica Łodzi już połączone, wylot na Wrocław. Tak jak my jeździmy w kierunku Katowic, to jest 45 minut w ciągu dnia, to jest 1,5 godziny do przodu. To jednak takie rzeczy ułatwiają. A i tym pomysłem nie jest zachwycony zgierski magistrat. W tym celu władze Zgierza wydały nawet specjalne stanowisko. Odbyły się już także 2 spotkania z ich udziałem. My oczywiście nadal negatywnie oceniamy zakusy Łodzi co do wprowadzenia zakazu wjazdu tirów, ale oceniamy to negatywnie w zakresie takim, że dopóki nie będzie zabezpieczony interes mieszkańców, w naszym przypadku wiadomo mieszkańców Zgierza, że ta blokada nie spowoduje przeniesienia się tego ruchu ciężarowego na drogę 71, czyli drogę między Strykowem, Zgierzem, dalej Aleksandrowem, to my zgody na to nie dajemy, ale tak naprawdę jest to tylko opinia. Kuriozum polega na tym, że miasta na prawach powiatu, takim miastem jest Łódź, zarządzają wszystkimi drogami w swoich granicach administracyjnych. I otóż pani prezydent może wprowadzić ograniczenia i zakazy na drogach na terenie miasta Łodzi. Urząd Miasta wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym zaproponował alternatywne dla Zgierza rozwiązanie, które ma uchronić miasto przed wzrostem liczby ciężkich pojazdów, a polega ono na ograniczeniu ruchu wysokotonażowego m.in. na drodze krajowej 71. To bardzo niewygodna, niebezpieczna droga, ze względu na to, że na jej trasie mamy 3 szkoły, 2 kościoły, plus do tego całą starą część Zgierza, która narażona na ten ruch ciężarowy, już raz to przeżywała. Przeżywała to w momencie, kiedy Łódź remontowała drogi i wtedy zacisnęliśmy zęby, ale mieliśmy nadzieję, że wytrwamy. Teraz w tym otworzyła się autostrada A1, co jest odczuwalne, myślę, dla mieszkańców, bo te tiry rzeczywiście na razie zniknęły. Od 1 października będzie pierwszy test, bo będą wprowadzone opłaty viaTOLL na odcinku autostradowym. I niestety nie wiadomo, czy kierowcy tirów będą chcieli jeździć płatną autostradą, bo jeśli nie, to znów pojawią się na zgierskich drogach. W tym celu władze Zgierza wspólnie z burmistrzami i prezydentami innych miast wystosowały pismo do premier Beaty Szydło o to, aby odcinki autostrad A1 i A2 wokół aglomeracji łódzkiej były nieodpłatne. Wybawieniem okazałby się koniec budowy obwodnicy S14. Na to pozostaje nam poczekać jeszcze przez co najmniej 4 lata. A o tym, czy pojazdy wysokotonażowe nie będą mogły wjeżdżać do Łodzi, dowiemy się dopiero 1 października. Gospodarka wodna, ochrona gleb, przyrody krajobrazu i lasów, a także edukacja ekologiczna. To tylko niektóre zagadnienia zbliżających się konsultacji społecznych. Ich tematem będzie naturalnie ochrona środowiska. Na zeszłotygodniowej sesji Rady Miasta zgierscy rajcowie podjęli uchwałę w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ale już w najbliższy wtorek zgierzanie sami będą mogli wyrazić swoją opinię, na przykład co do spraw związanych z sortowaniem śmieci, czy też innymi ważnymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Opracowaliśmy projekt tego programu wraz z prognozą i teraz w ramach tych konsultacji będziemy chcieć zebrać opinie i wnioski mieszkańców, po pierwsze co do treści tego dokumentu, a być może w trakcie konsultacji mieszkańcy zwrócą nam uwagę na jeszcze jakieś elementy, których być może w tym programie nie ma. A konsultacje są prowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza podjętą w sprawie konsultacji. Zagadnienia będą dotyczyły także takich kwestii jak na przykład gospodarka wodna, gospodarka odpadami, czyli m.in. edukacja mieszkańców w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, czy likwidacja dzikich wysypisk. Właśnie udział w ten sposób, że przedstawimy założenia dokumentu i projekt, co żeśmy w nim umieścili, z jakich powodów podamy możliwości finansowania i głównych krótko- i długoterminowych projektów, jakie w ramach tego programu ochrony środowiska są przewidziane i będziemy zbierać informacje, właśnie wnioski i opinie mieszkańców na ten temat. Zorganizowanie takiego spotkania wydaje się być potrzebne, chociażby ze względu na to, że mieszkańcy Zgierza za wzór miasta proekologicznego nie uważają. Przy czym dodają, że w dużej mierze odpowiedzialni są za to sami mieszkańcy miasta.
Bardzo dużo widać osób, które notorycznie zaśmiecają papierki zamiast do kosza wrzucać, to niestety rzucają na ulicę. A sami w domu segregujecie śmieci? Tak, segregujemy i dzięki temu też zaoszczędzamy pieniądze. Niektórzy dbają, a niektórzy nie. Na pewno sytuacja się poprawiła w porównaniu tam z latami ubiegłymi. Tam większość ludzi naprawdę stara się żyć ekologicznie i robić tak, żeby nie zaśmiecać. I myślę, że to się bardzo zmieniło. I tak, żeby żyło nam się wszystkim lepiej i zdrowiej, my także zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Odbędą się one 13 września we wtorek o godzinie 17.30 w sali 114 Urzędu Miasta. W Zgierzu, a konkretnie na Proboszczewicach, powstał nowy obiekt sportowy. To boisko do piłki plażowej. Zostało wybudowane za prywatne pieniądze i na prywatnym terenie. Bezpłatnie mogą z niego korzystać wszyscy miłośnicy siatkówki na piasku. Obiekt powstał już w lipcu, dzięki pomocy znajomych ukończono go w kilka dni. Boisko do siatkówki plażowej zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu ulic Ozorkowskiej i Ogrodowej, tuż przy granicy z Ludźmierzem. Przyjść i zagrać może dosłownie każdy. Pomysł zrodził się z tego, że wśród znajomych, kolegów pojawili się ludzie, którzy się pasjonują siatkówką plażową. W Zgierzu, jak wiemy, jest jedno boisko tylko na Malince, więc stąd pomysł, żeby może jak gdyby zbliżyć bliżej miasta Zgierza, tutaj bliżej granic to boisko. No i tym bardziej, że coraz więcej osób pyta o to, gdzie można było pograć, nie jadąc nad morze, a można byłoby zagrać w siatkówkę plażową. Na boisku rozegrano już kilkanaście spotkań towarzyskich. Pomysłodawcom utworzonego boiska marzy się, aby na tym terenie odbywały się mecze Zgierskiej Ligi Siatkówki Plażowej. W tym projekcie miałby pomóc Jarosław Pietrzak, który ma już pewne doświadczenie. Prowadzi on obecnie Zgierską Ligę Osiedlową. Teraz mam okazję z pomocą znajomych, przyjaciół realizować marzenia z dzieciństwa. Nigdy nie byłem zawodnikiem wyczynowym, zawsze rekreacja, zawsze tylko można powiedzieć wszystkie rozgrywki, jakie prowadziłem, były to dla samej czystej przyjemności, więc teraz może już na trochę gorszym poziomie, nie ta sprawność, ale mam nadzieję, że przynajmniej uda się zarazić innych jeszcze tą miłością do sportów. Jeszcze niepełnowymiarowe brakuje po metrze na każdej długości, natomiast w przyszłym roku przedłużymy do pełnowymiarowego. Także będzie 8x16 pełnowymiarowe. Każdy może przyjść, każdy może zagrać. Zapraszamy wszystkich z całego Zgierza. Póki jeszcze pogoda sprzyja, to nic, tylko grać. Chętne drużyny proszone są o kontakt telefoniczny. Nie bez powodu właśnie o plażowej siatkówce powiedzieliśmy na koniec serwisu, bo pogoda najbliższych dni zapowiada się wręcz upalnie. Prawdziwie tropikalne temperatury będą w całej Polsce, także w naszym regionie, obowiązywać do końca tego tygodnia. W Zgierzu, podobnie jak w Strykowie i Ozorkowie, termometry pokażą jutro 28 kresek, a w piątek 29. Wysoka temperatura w dzień utrzyma się także w sobotę. W Strykowie może w cieniu przekroczyć nawet 30 stopni. Noce już wrześniowe, ale i tak w miarę ciepłe. Temperatura będzie oscylować między 14 a 17 stopni. Na trzy najbliższe dni synoptycy przewidują dużo słońca z okresowym, umiarkowanym zachmurzeniem. Padać nie będzie. Czyli gdy lipiec deszczowy, to wrzesień plażowy. Za chwilę zapraszam jeszcze do obejrzenia kolejnego wydania programu Alfabet Świata. W dzisiejszym odcinku Rafał Woźniak wraz z Dariuszem Cłapą odwiedzą Kanadę. W piątek o stałej porze spotka się z Państwem natomiast Emila Okupska. Przyjemnego wieczoru życzę. Pozdrawiam.
Mam przyjemność zaprosić wszystkich zawodników, trenerów oraz kibiców na Mistrzostwa Polski w zapasach. Zgierz po raz drugi ma okazję organizowania Mistrzostw Polski w zapasach na światowym poziomie. Cieszę się bardzo, że Zgierz po raz drugi organizuje galę zapaśniczą Mistrzostwa Polski w zapasach. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wspierać tą imprezę. Szanowni Państwo, myślę, że ta hala będzie pękać w szwach, a kibice będą mieli dużo emocji. Od 8 do 10 września powiat zgierski będzie gościł najlepszych zapaśników i zapaśniczki z naszego kraju. Będziemy gościć medalistów olimpijskich, reprezentantów Polski, byłe gwiazdy zapasu. Serdecznie w imieniu starosty zgierskiego Bogdana Jaroty oraz swoim własnym zapraszam do udziału w tej spektakularnej imprezie. W ubiegłym roku do Zgierza przybyło 260 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Dwudniowa impreza odbywała się na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie mogli Państwo przeżywać rywalizację sportową prowadzoną i komentowaną przez olimpijczyka Andrzeja Suprona. Oprawą zawodów były pokazy taneczne i muzyczne oraz oferta firm partnerskich. W tym roku zapewnimy Państwu jeszcze więcej wrażeń artystycznych oraz sprawimy, by poziom ubiegłorocznych mistrzostw był wyższy i bogatszy w elementy scenografii. Eliminacje odbędą się na 5 matach, gdzie zawodnicy będą rywalizować o wejście do wielkiego finału. Same finały odbędą się 2 dnia na macie centralnej. W jej pobliżu na 4-metrowym wyniesieniu znajdować się będzie scena główna. Tu będą miały miejsce występy artystyczne, natomiast specjalnymi schodami z niej prowadzącymi wśród rozstawionych stolików VIP-owskich będą schodzili zawodnicy do swoich walk o złote medale. Pod sceną będzie umieszczony boks cateringowy, na terenie obiektu będą zbudowane ścianki sponsorskie oraz studio telewizyjne. Walki finałowe będzie transmitowała Telewizja Polska. Podnosząc poziom organizacji mistrzostw, chcemy spełnić oczekiwania prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego Grzegorza Pierunkiewicza. Podczas tegorocznych mistrzostw zawodnicy i trenerzy zostaną zakwaterowani w hotelu Folwark w Zgierzu oraz w hotelu 500 w nieodległym od Zgierza Strykowie. Zapraszamy do Zgierza Zapaśniczego Serca Polski. Rusza 3. edycja akcji Dobry Wzrok na Start w salonach optycznych Italo Optica. Zbadaj wzrok swojego dziecka u okulisty, a z wynikiem badań przyjdź do salonu optycznego Italo Optica. Przy zakupie wybranych opraw za plastikowe szkła okularowe z antyrefleksem i filtrami UV zapłacisz tylko złotówkę. Zgierz, plac Kilińskiego 9, Gałczyńskiego 40, infolinia 42 715 55 55. Są twoje urodziny, taki ważny, zwykły dzień. Może razem policzymy chwale chwil o tym, że nam nie jest źle. Pomilczymy na tak, ona wie jak i łza.
Dzień dobry, witamy Państwa po wakacyjnej przerwie w Alfabecie Świata. Ze mną Pan Dariusz Cłapa. Witam serdecznie. Może od razu zapytam, był Pan gdzieś w te wakacje? Och, byłem bardzo daleko, ale myślę, że to będzie historia na inny moment do opowiedzenia. No z tego co wiem, Ameryka Południowa była. Ameryka Południowa, prawie na samym krańcu Ameryki Południowej. Ogromny szmat drogi, prawie 12 tysięcy kilometrów za nami. Najróżniejsze miejsca, najróżniejsze widoki, absolutnie niezwykłe. Niezwykli ludzie, zupełnie inni niż u nas. Długo by można opowiadać. O tym kiedy indziej, rozumiem. Teraz wracamy do Ameryki Północnej, Kanady, drugiego co do wielkości kraju. Umawialiśmy się na Kanadę, jedziemy do Kanady. Tak jest. No to zaczynamy od A. Ani z Zielonego Wzgórza, powieści młodzieżowej. Co ma wspólnego Kanada? Pewnie każdy z nas słyszał Ani z Zielonego Wzgórza, pewnie każdy z nas czytał książki albo oglądał film. Niewielka wyspa księcia Edwarda jest najmniejszym stanem Kanady, wyspą u wschodnich wybrzeży Kanady właśnie. Absolutnie niezwykłe miejsce. Tam jakby się czas zatrzymał. Tam właśnie mieszkała Lucy Maud Montgomery, czyli autorka przygód Ani z Zielonego Wzgórza. Tak naprawdę przygody Ani z Zielonego Wzgórza to przygody pisarki, a więc kiedy jedziemy na wyspę księcia Edwarda, możemy zobaczyć dom, w którym urodziła się pisarka. Bardzo dobrze zachowany. Bardzo dobrze zachowany też wystrój tego domu, więc czujemy się tak, jakbyśmy się przenieśli do domu Ani z Zielonego Wzgórza. Czyli tam wszystko jest odtworzone. Wszystko jest odtworzone, a w dużym stopniu jest zachowane. Także wrażenie jest naprawdę niezwykłe. Drugim takim miejscem jest dom ciotki, w powieści ciotki Ani, a tak naprawdę ciotki autorki, gdzie autorka mieszkała i gdzie w powieści mieszkała faktycznie Ania z Zielonego Wzgórza. Przeogromny dom, ogromna farba. Widzimy wszystkie dróżki, ścieżki, rzeki, miejsca, gdzie Ania bywała, gdzie opisywała autorka Lucy Maud Montgomery te wszystkie miejsca. Te wszystkie miejsca są opisane, również są tabliczki. Jest przeogromny dom. No i mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają chyba z całego świata. Widziałem, cały autobus przyjechał Japończyków, ludzie o różnych kolorach skóry, różnych ras. Bardzo popularne miejsce. No i oczywiście na koniec miejsce wiecznego spoczynku autorki. Też bardzo ważne i wyróżniające się pomiędzy innych grobów, bo całe wyłożone kwiatami. A moglibyśmy już przejść do litery O, do Ottawy, do parlamentu właściwie. Ottawa, niesamowite miejsce, oczywiście stolica Kanady, przepiękne miasto. Natomiast nie jest to największe miasto, tak w zasadzie jak zawsze to jest w Kanadzie czy w Stanach, że stolica stanu czy też stolica kraju nie jest jednocześnie największym miastem. Ottawa jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, czwartym dopiero co do wielkości krajem Kanady. Natomiast jest po prostu przepiękna, wspaniale położona, mnóstwo muzeów i to takich, że można by w każdym przynajmniej jeden dzień spędzić, galerie. Na Starówce można się wybrać gdzieś do pięknej kafejki, spędzić tam miły wieczór, no ale przede wszystkim parlament. To jest wspaniałe, że w Ameryce, w Stanach, w Kanadzie do zarówno parlamentu krajowego, jak i do parlamentów stanowych można praktycznie wchodzić prawie że z marszu, a nieraz z marszu i ten parlament zwiedzać. My tutaj przyszliśmy, zapisaliśmy się na godzinę zwiedzania. Obeszliśmy cały parlament. Zupełnie inaczej niż u nas, tak? Tak. Nie ma absolutnie problemu ze zwiedzaniem parlamentu i to tak było właściwie we wszystkich stanach, w których byliśmy, w Stanach Zjednoczonych, łącznie z Kapitolem. Tak było w Kanadzie, czyli mówimy teraz o parlamencie krajowym, jak i w parlamentach stanowych. Tak było w Australii, Nowej Zelandii, wielu, wielu miejscach w RPA. Także tutaj również chłopak, który nas oprowadzał, był dwukrotnie w Polsce, więc bardzo mu się podobało i był to taki sympatyczny moment dodatkowo. Może tutaj, skoro już powiedziałem, nawiązałem do naszego kraju,
Powiem jeszcze, że spotkaliśmy Polaka, który niedaleko parlamentu, chociaż nie tak bardzo blisko, bo tam miał kto inny, miał wózek, stoisko z hot dogami. Serwował hot dogi. No a drugie absolutnie niezwykłe spotkanie to po paradzie, która się odbyła przed parlamentem. Chciałem sobie zrobić zdjęcie ze szkockim żołnierzem. Podszedłem do tego szkockiego żołnierza, pytając, czy mogę zrobić sobie z nim zdjęcie. Poprosiłem od razu kolegę, żeby mi to zdjęcie zrobił. Po zrobieniu zdjęcia natomiast pan Szkot pyta, skąd jesteś. Pyta pięknie po polsku. Byłem tym zaskoczony, oczywiście z Polski, ze Zgierza. On mówi, bo ja się urodziłem w Grecji, ale moi rodzice są Polakami. Także zupełnie niesamowita historia. Podchodzę do Szkota. Szkot zwraca się do mnie po polsku i mówi, że jest Polakiem. A wszystko dzieje się w Kanadzie, w Ottawie, także trochę szczęścia miał pan. Niesamowita historia. Tak, tak, tak. Także to, tak to jest, niby wygląda na to, że Szkot i to Szkot w Kanadzie, jak się gdzieś tam troszkę podrapie, poskrobie, okazuje się, że Polak. A co to za naszyjnik ma pan? Mógłby pan przybliżyć historię? Thunderbird. To jest taki ptak, taki święty ptak dla Indian. Kupiony niedaleko Grand Canyon w Stanach Zjednoczonych, niedaleko Wielkiego Kanionu rzeki Colorado. Może teraz przejdźmy do literki Q. Właściwie to się czyta Quebec, tak? Quebec. Miasto Quebec. Quebec, niesamowite miasto, przepiękne, właśnie można powiedzieć, że stare europejskie miasto. Stare, dlatego że w 1608 roku założone, więc prawie 200 lat starsze, można powiedzieć, że 200 lat starsze od Ottawy. Ale co jest istotne, tam naprawdę czuje się klimat takiego, powiedzmy sobie, południa Francji. Jedyne miasto chyba w Ameryce Północnej, które do tej pory jest otoczone wałem, otoczone murami obronnymi, do którego wjeżdża się przez bramy, tak jak do naszych starych miast średniowiecznych czy renesansowych. Takie kanadyjskie Carcassonne, można by powiedzieć, bo często używamy tej przenośni. Wspaniałe miejsca, gdzie można pojeździć dorożką, a poza tym miasto ułożone niezwykle, ponieważ na początku rozszerzenia, na początku delty rzeki Świętego Wawrzyńca, więc kapitalne położenie. Ciekawostką jest to, że stacjonująca tam jednostka wojskowa dostała kiedyś od królowej Anglii barana. Myślę, że tak najprościej byłoby to określić. I ten baran został przyuczony do tego, aby brać udział w mustrze wojskowej. W tej chwili, kiedy zwiedza się ten garnizon, tą jednostkę wojskową, bo można tam wejść, baran bierze udział w uroczystej zmianie wart, w takiej paradnej mustrze. Jest to naprawdę coś niesamowitego. To jest już któreś pokolenie tego barana. Któreś pokolenie, tak, tak. Czyli to są już dzieci tego pierwszego, który tam został podarowany. Aczkolwiek zwyczaj taki pozostał. Następnym takim miejscem absolutnie niezwykłym w Quebecu jest hotel Chateau Frontec chyba się nazywa. Ja nie chciałbym przekręcić, ale jakoś tak czas płynie. Troszkę człowiek zapomina dokładnie tych nazw. W każdym razie przepięknie położona budowla w stylu takiego baśniowego zamku. Więc prawie że z każdego miejsca widzimy tenże budynek. Myślę, że niezwykłym miejscem jeszcze w okolicach jest wyspa The Orleans, gdzie w zasadzie wszystko jest poukładane tak, jak się zatrzymało gdzieś tam ze 100 lat temu, więc te domy, nie można tam budować jakichś blokowisk, jakiegoś jeszcze, wszystko to musi być ułożone tak, jak było w dawnych czasach. No i niesamowity wodospad, który jest usytuowany tuż przy wjeździe na wyspę. O Quebecu można by dużo mówić, trzeba byłoby tylko podkreślić jeszcze fakt, że jest to stolica stanu Quebec, no i jest to taka część francuskiej właśnie Kanady. Dużo ludzi tam mówi po francusku, tak? Oj, tak, tak, tak. To jest taka właśnie jakby francuskojęzyczna Kanada. My mieliśmy taki przypadek, że szukaliśmy noclegu
Oczywiście ja niewiele władam językiem francuskim, więc w miejscu, gdzie znaleźliśmy wreszcie ten nocleg, pani właścicielka, która miała ten nocleg, ale nie mówiła po angielsku, korzystała z pomocy koleżanki, która mówiła po angielsku, a ona z nią rozmawiała po francusku. Troszkę skomplikowane, ale udało nam się i dostaliśmy bardzo fajny domek w ogródku. Na początku ta pani w ogóle nie przewidywała, że może go w jakikolwiek sposób wynajmować, a później przyniosła nam jeszcze ciasto własnej roboty, jakiś ser domowy, więc było bardzo, bardzo sympatycznie. A był pan w Vancouver? Vancouver, tak, oczywiście. No, przepiękne miasto, ogromne miasto, właściwie cała aglomeracja miejska, trzeba byłoby tak to ująć. Natomiast co jest ciekawego? Chciałbym powiedzieć o pewnej sytuacji, jaka nam się przydarzyła w Vancouver. W Vancouver postawiliśmy samochód. Była to godzina może 14:30, może 14:40, w każdym razie przed godziną 15. Wrzuciliśmy odpowiednią ilość kwoterów, czyli 25 centówek, po to, żeby móc tam spędzić na parkingu godzinę lub półtorej. Było to w dzielnicy chińskiej, gdzie poszliśmy na obiad, a później do sklepów. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy w pewnym momencie, parę minut po trzeciej, zauważamy, że nasz samochód jest odholowywany. Więc wybiegamy od razu wszyscy, robimy wszystko, żeby nam tego nie odholowali. Niezadowolony pan od holownika powiedział, straciłem przez was $50. A ja mówię, przecież mamy zapłacone. I zobacz dokładnie. No i cóż się okazuje? Okazuje się, że można oczywiście parkować tutaj, ale tylko do godziny 15. Jeżeli wrzuci się więcej pieniędzy, to nie oznacza, że dłużej można parkować, ponieważ o godzinę 15 ludzie wyjeżdżają z pracy, jest duży ruch i wszystkie samochody należy zabrać. To tak i później pomyślałem. Do godziny 18 czy 19 jest absolutny zakaz parkowania, a od 19 do rana można parkować bezpłatnie. Po prostu nie doczytaliśmy, mieliśmy taką zabawną historię. No cóż, to jest również ciekawe, ponieważ tam nie potrzeba karać, wystawiać mandatów, kierować sprawy do sądu, czy wszystko, co się z tym wiąże. Tylko po prostu, jeżeli w którymś momencie ten samochód przeszkadza, to odholowuje się go na parking miejski. Ludzie płacą za odholowanie i za przetrzymywanie na tym parkingu i już. Aha, bez jakichś dalszych komplikacji. Bez dalszych komplikacji, bo oni tak naprawdę, no cóż, zablokowali jakby tą drogę, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby ją odblokować, prawda? I tak się tam po prostu robi, nie robi się z człowieka przestępcy czy kogoś, tylko usuwa się przeszkodę, a ktoś płaci za tę usługę, która została wykonana, no jakby w jego imieniu. Cóż jeszcze? Vancouver, ogromne, bardzo bogate miasto, chociaż wyrosło jako taka wioska łowców wielorybów, można by powiedzieć. Od tego tam się wszystko zaczęło. W tej chwili miejsce, gdzie kiedyś była zatoka, gdzie przybijały kutry rybackie, jest niesamowicie rozbudowane, drogie i bogate. Ale ja chciałbym nawiązać do takiego miejsca, które jest zupełnie na obrzeżach Vancouver, gdzie można zobaczyć niezwykłe dzieła sztuki indiańskiej. Takie muzeum właśnie sztuki Indian, sztuki ludzi żyjących tam przed przybyciem białych. Chyba jedna z najpiękniejszych w całej Ameryce. Mnóstwo rzeźb, mnóstwo innych dzieł sztuki, także tam naprawdę warto pojechać, tym bardziej, że uczymy się tej dawnej historii, dawnych ludów. Budynek chyba na co najmniej dwóch kondygnacjach, dużo tych przedmiotów jest tam wystawione i tam myślę, że najbardziej byłoby fajnie tam zajrzeć, szczerze polecam to miejsce. A podobno miał pan styczność z bardzo niebezpiecznym zwierzęciem. Och tak. Dzika przyroda, jeżeli Kanada pachnie żywicą, to musi być las, a co za tym idzie, dzikie zwierzęta. Chciałbym powiedzieć, że wyglądaliśmy już, szukaliśmy tych dzikich zwierząt od początku. Najpierw zwiedziliśmy kawał wschodniej części Kanady, no i tam jedyne dzikie zwierzę to było wiewiórka. Przelecieliśmy później na stronę zachodnią,
z południa jechaliśmy na północ, już tam prawie pod Alaskę i tam zwierząt było mnóstwo. W małych miejscowościach zwierzęta po prostu chodziły po ulicy, jakieś jelenie, łosie, sarny czy tego typu. Widzieliśmy szakale, widzieliśmy mnóstwo zwierząt, mnóstwo, szczególnie tych rogacizny. Ale co jest ciekawe, właśnie tutaj co pan powiedział, widzieliśmy niedźwiedzia gryzli. Widzieliśmy niedźwiedzia gryzli, czyli absolutny król Puszczy Kanadyjskiej. Rzecz niesamowita, bo jechaliśmy boczną drogą, podziwiając wspaniałe widoki gór skalistych. I nagle przejechaliśmy, nawidowało nam się, że jakieś zwierzę siedzi po prostu przy drodze. Cofamy oczywiście, patrzymy, no jest, olbrzymi niedźwiedź. Wszyscy zaaferowani, wyskoczyliśmy z aparatami, robimy zdjęcie. Pierwsze, drugie nie bardzo mi wyszło, ale niedźwiedź wstał i szedł w stronę lasu, więc krzyczę do żony, biegnę za nim, bo mi zdjęcie nie wyszło. Dobrze, odpowiedzialne. Dobrze, że żona mnie powstrzymała, ponieważ, proszę Państwa, nie jest to pluszowy niedźwiadek. Jest to zwierzę, które dochodzi do 3 metrów, a powyżej tego, czyli większe niż 3 metry też się zdarzały i waży jakieś 700 kg. Więc zdecydowanie niedźwiedź gryzli to nie przelewki. Więc kilka zdjęć udało się zrobić, 2, 3, 4 może, jedne lepsze, drugie gorsze. I na tym koniec. Ale przejęci pojechaliśmy do miejscowości, która się nazywa Lake Louise. I tam pochwaliłem się moim zdjęciem. Pani, która to zobaczyła, mówi, no gryzli. Nie, no, naprawdę, gryzli. Mówi, zawołam szefa. Szef przyszedł, patrzy, gryzli, z takim podziwem jakimś niezwykłym, że gryzy zrobiłem zdjęcie. Bardzo niespotykane. Tak, tak. No ich były dawniej, może nawet setki tysięcy, tak. Najwięcej tam w rejonie gór skalistych, no, ogromne pasmo gór skalistych, prawie że przez całą Amerykę Północną, z południa na północ się ciągnące. W tej chwili jest ich znacznie mniej, ale można spotkać, natomiast nie jest to, jednak nie jest to takie codzienne. No i drugie spotkanie z innym niedźwiadkiem, to już mogę powiedzieć niedźwiadkiem w stosunku do tego, czym jest gryzli, czyli niedźwiedź czarny Baribal. Niedźwiedź czarny Baribal dochodzi tylko do 400 kg wagi, ma jakieś 2 metry wzrostu, kiedy wstanie na dwóch łapach. A więc tutaj sytuacja wyglądała inaczej. Byliśmy dalej jeszcze na północy, prawie że pod Alaską. Nocowaliśmy w małym miasteczku i przed tym miasteczkiem na łące, tak pod lasem, widzieliśmy tegoż czarnego niedźwiedzia. Gdzieś tam biegał sobie jeszcze szakal, jeleń jakiś. O tych już nie wspomnę, no ale niedźwiedź. Zrobiłem zdjęcie, pokazuję gdzieś tam w recepcji niedźwiedź. Zobacz, nie? Recepcjonista patrzy. No co? On tu chodzi sobie, nie? Więc zero reakcja. Myślałem, że znowu wywołam reakcję. Zobacz, niedźwiedź. Także to były takie spotkania. Zwykła codzienność jednak, nie? Jedno tak. Jedno z bardzo wielu spotkań z dziką, naturalną przyrodą Kanady i nawet z osobiście, co tu dużo mówić, królem kanadyjskiej puszczy. Myślę, że zwierzętami zakończymy ten odcinek. Zapraszamy Państwa na następne wydanie. Trafimy do Libanu. Liban, mały, wielki kraj. Wspaniały, piękny, przenosimy się na Bliski Wschód. Mm-hmm. A jeśli by Państwo chcieli jakoś, byśmy powędrowali do jakiegoś kraju i poruszyli ten temat, to mi się wydaje, że warto wejść w taką interakcję z widzami. Uważam, że wspaniały pomysł, jeżeli będziemy mogli spełnić oczekiwania. Z przyjemnością. Na dzisiaj dziękujemy. Dariusz Cłapa, Rafał Woźniak. Do widzenia. Do widzenia.